Tak, tak. O, jeszcze. S troszkę jest takiego. No. Wszystkie cztery wydrapać w ogóle trzeba. No, następnym S. Master coś tak. Następny S udało tutaj, tu, o tak. Tutaj ładnie idzie stać, wiesz? Mhm. Niewodnicza mocno, wie, o co chodzi. Delikatnie, no. Dobra. Tam będzie chyba jeszcze jedna litera. O, tu ostatnia litera. O, i koniec. Trochę lat temu to było zrobione. Po naszej partii na szóstym i następnych plenarnych posiedzeniach dokonało wnikliwej i krytycznej oceny genezy i źródeł kryzysu oraz całokształtu polityki społeczno-gospodarczej minionego dziesięciolecia i uznało, że jedynie słuszną drogę linię dialogu, odnowy i porozumienia ogólnonarodowego. Wyrazem konsekwentnej realizacji linii odnowy była decyzja o zwołaniu 9. Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przeprowadzenia ogólnopartyjnej kampanii wyborczej. Gdy oceniamy rezultaty naszego narodowego wysiłku i spoglądamy na zadania, którym musimy podołać w przyszłości, konieczna jest pełna mobilizacja i zaangażowanie się całego społeczeństwa, a więc każdego z nas. Spełnienie tych zadań zależy tak od mądrego, o szerokich i dalekosiężnych horyzontach uczciwego i odważnego kierownictwa partyjnego i państwowego, jak i od całego społeczeństwa, a zwłaszcza klasy robotniczej. Niezbędnym tego warunkiem jest rzetelna, twórcza praca zawodowa i społeczna, poczucie obowiązku, świadoma dyscyplina, inicjatywa i ofiarność każdego Polaka. Te walory, solidarność. Posłuchaj pana, od założenia jak było, bo ja to znam, instrumenty te, to skombinował Dęblin za cara i przechował ich na starym kościele, były przechowane. W Rykach. To było ich, proszę pana, 64. Później dali nam takiego, jak grać sekretarza partii, jak to dawali kiedyś. Tak. I zabronił grać orkiestrze za pogrzebem, bo idzie, jest pogrzeb kościelny. Tak. Od tamtej pory została zlikwidowana orkiestra, nikt nie chciał grać. Nikt nie chciał grać. Ja też miałem taki do odpadek, taki szeroki, za 25 zł, ale zastyk skórkowany, bo był boleńny. Ale ja mam tylko centymetrowej szerokości. Ile? Centymetrowej szerokości. To też go nie patrzymy. Ja przyda się właściwie. O tak, tak. Jak trzymasz pędzel do góry, to tak ci nie kapie. Tam staraj się wyfarbować to M, co jest troszeczkę wykruszone, żeby nadrobić farbę. Janek, nie dużo bierz na ten, na jaki pędzel farby. Patrzcie, to ci bardzo ładnie wychodziło do tej pory. Ale to, staraj się szybko. Jest farby. Staraj się szybko. No, bo nie ma... Dobrze. Niekoniecznie musi być pięknie. Kropeczka ta, co jest ten ślad, to weź jakoś zaznacz też. Tu jest w tym miejscu zepsuty tyn, bo przy wkupowaniu tych kątowników się zepsuło. Na sztandarze napisany jest Bóg, honor i ojczyzna i godło państwa, ale z tym sztandarem dłuższy czas to w ogóleśmy nigdzie nie chodzili, nawet nam zabroniono, jak u nas chorąży zmarł, to nam zabroniono chodzić za zmarłym. No ale nie mogliśmy z nim występować na uroczystości państwowe, w związku z tym postanowiliśmy na 60-lecie ufundować drugi sztandar. I ten drugi sztandar to sztandar typowy. Możemy z nim iść
i do kościoła. Możemy iść z nim na ulicę. Mamy dwa. Możemy w różnych okolicznościach iść. Jak komu pasuje, prawda, jakie to jest uzależnione święto, od czego jest. Narzucili im, żeby to zabetonować. I widocznie tak zrobili. Samo to nazwisko? Nie, tak. Bo oni się bali tego nazwiska, ale dlaczego się bali? Jak nie, to też się go bali. No właśnie. Ale z Mordyku miał kupę. O to chodzi. Paluszkiem, paluszkiem, a tak to jest. Ale farba blondowa poprzednio. Nie, nie, bo było to malowane. Było kiedyś złota tak. Farba malowane. Bo żeby to był jakiś świeży tynk albo tam coś. I to jak było zabetonowane, to by tego nie odkuł tak łatwo. Nie. Na tego by na pewno. Nie odkułby. Tylko nie, właśnie, że to było malowane właśnie, to teraz, że to było zabetonowane. Że to było zabetonowane właśnie, ale teraz było łatwo od dotknięcia. Już było kilka warstw tej farby. Tak, dlatego była malowana te litery i łatwo odskoczyły. Betu się nie połączył z murem. No nie miał możliwości połączyć się z dawnym murem, bo była wszędzie farba. A na pewno ci, co tynkowali, to myśleli, że to z czasem będzie odkute. Były takie panowie sekretarze, który starał na środku i ręko tak i nie puszczał procesji. Byli i żyją do tak, dzisiaj są. Żyją. Ponownie powinniśmy chodzić, prawda? Wokół, no, zaczęła milicja się do nas po troszku dobierać, czepiać. Tak, to tak, nie tak, znaczy ukarając to tym sposobem. Tak, różnie. Później to nam nie dawali tutaj żadnego sprzętu ruszyć, tu jak była komenda powiatowa. Mieliśmy okropne trudności, zawsze były zgrzyty. Mieliśmy wydzielony garaż, schowany, na ten czas zabili, zamknęli, nie dali, prawda? I zdjęcia bez przerwy robili. Zdjęć w tym urzędzie UB. Olbrzymiej gości mamy. No ale przetrwaliśmy te wszystkie czasy. Około 4-5 lat, ale niezależnie od tej odnowy, która się dzisiaj zrobiła, to twardo ze wszystkimi sprawy witaliśmy biskupów i obrazy i inne. I teraz będziemy mieli to, u nas się występuje w mundurach legalnie, gdzie się koszaka widzia. Nikt nie pyta, tylko byłem pewien czas wzywany tam, żeby nie zatrzymywać, nie iść środkiem ulicy, żeby w szlaku drogi międzynarodowej nie zatrzymywać, bo toruje się rzekomo przejazd dyplomatów, a oni oknem mogą robić zdjęcia. Ja byłem właśnie w urzędzie. Ja mówię, a jak sobie narobi zdjęcia, nie, to będzie miał pamiątkę, że coś takiego widział. Ale wszystko przetrwaliśmy, chodziliśmy, chodzimy, a teraz się z nas wszyscy cieszą. Tak. Żeśmy przetrwali i to inni nam podkreślają, że właśnie byliśmy twardzi, żeśmy wszystko przetrwali, gdzie to w innych jednostkach pozamierało to, pozanikało. U nas nie. To jest napis historyczny. Nie wiem, dlaczego był zamazany, ale takie napisu to nikt nie powinien zamazać, gdyż to był dom właśnie imieniem Józefa Piłsudskiego. On to jest naprawdę naszym symbolem, ten napis. No. Kazano zalepić, zalepiliśmy. Dziś odnawiamy, na którym będzie w dalszym ciągu, dokąd będzie ten dom, będzie widniał napis Dom Strażaka imieniem Józefa Piłsudskiego. Ty, kiełbasę dostał. Baczność! Podszedł do ciągnięcia flagi, wystąpił. Na prawo, patrz! Rozmowy trzy.